31 grudnia 2010, Laytown, Irlandia. O stary, akurat mam ciebie w kadrze, uważaj. No, wyprawa na Nanga Parbat przebiega dosyć... Jak przebiega? Bardzo ciekawie, z tego względu, że kurwa, właśnie dotarliśmy do obozu pierwszego. Drogo chodzi. No, to by było na tyle. Zobaczymy się w Islamabadzie. Hej! Jedziemy właśnie z misją poszukiwania kijków trekkingowych. No i generalnie jest ciekawie. Jak nie będzie kijków, no to wystrugamy coś z bambusa. O! Kijki trekkingowe marki Marco Polo. Leki peki. Prosto z Filipin. Najlepszy bambus na świecie. Leki peki. A teraz jesteśmy tutaj. Jedziemy tutaj przez taksilę. Tu po drodze ogarniamy te trzy dziewczyny. Dziewięć kuleczek. Przez Highpool i tak dalej. Tu już nam się kuleczki kończą. Wjeżdżamy tutaj. W Manszerze ogarniamy kolejne trzy kuleczki. No już jesteśmy, już jest noc, więc już dalej jedziemy normalnie na freestyle'u. Wiesz, że masz tu do Chiraz, gdzie czekają nas kolejne trzy kuleczki. I z Chiraz jedziemy kawałek do Rahikat. Dokładnie do tego wcześniejszego bridge, nie pamiętam jak się nazywa. I tu skręcamy. Tu. Halala bridge. Halala bridge. Właśnie wyruszyliśmy. Jedziemy do Chiraz. Bo się śruba odkręciła tylko, albo się urwał właśnie cały ten gwint. Ale chyba będzie, nie będzie takiej tragedii, więc... Ten dżihar widziałem, wie ja? Dojechaliśmy do Chiraz. Pogoda jest po prostu rewelacyjna. Piękne niebo. Wysokość 1000 metrów nad poziomem morza. No ciekawy transport, ciekawy. Słowo honoru, stary. Co? Wszystko słowo honoru. Ten mostek, który jest, te drogi.
Indian. Przydało się przygotowanie, nie? Bardzo dobrze. Odnoszę wrażenie wprawdzie, że się trochę przetrenowałem. Chyba łynki jadą. Chyba łynki. I co myślisz? Niedługo tam dojdziemy, nie? Ser. Ser. Vid här, ekel. Vid. Vid är stor. Tam jest Nanga Parbat. Stamtąd przyszliśmy. A to jest miejsce, gdzie dzisiaj spaliśmy. A to są nasi lokalni mieszkańcy miejscowości Sir, capital of the Nanga Parbat Taraya. Yo. Buto, hat the shesheng. Buto, hat the shesheng. Buto, hat the shesheng. Buto, what the hell? Buto, hat the buy keri. Kuri mune shesheng. 3400 metrów. Siódmy dzień podróży. Jesteśmy już bardzo niedaleko miejsca, gdzie będę się byczył. No nic, w każdym razie 8 stycznia roku pańskiego 2011, o tym ślicznym poranku ukazała się nam bogini. Oto ona. Nanga Parbat. Deksawen. To aż tyle tego masz? 10 ampułek. Ja pierdzielę, szok. Trzymaj. No mięśniowo. W życiu. No jak w życiu? Już ci na to mówię, jaka jest recepta na zdrowe życie. Obrzęk mózgu, bóle głowy. Deksawen. Jedna ampułka, domięśniowo, co 4-6 godzin. Witamy Was 10 stycznia w naszym obozie, gdzie doświadczamy małych kłopotów. Jedyną kuchenką, która nam już w tej chwili została. Przejściowych. Miejmy nadzieję. O, tego nigdy nie wykręcałem. Nasza pierwsza próba wyjścia do bazy. Tam skończyła się dosyć szybko, bo poszliśmy moreną. A jak się okazało, najprawdopodobniej trzeba iść przez krzaczory. Trzeba poszedł tam, za tymi skałami, zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza jutrzejsza droga. No i to tyle. Za chwilę nastanie cień, który opuści nas dopiero jutro. W okolicach godziny 11. Zniknęło. Jeszcze raz. Siema. Co mierzysz? Sprawdzę zawartość tlenu organizmy i bicie serca. Nie widać, jak widać, nie... ani bicia serca, ani tlenu nie ma.
Co to za dziurkę wykopałeś? Spoczyńcu. Oto nasza baza. A w tej bazie znany na całym świecie mistrz patelni Baltazar Dgąbka. Myślałem, że mistrz patelni to ty. Nie no, ja jestem mistrzem rusztu. Dobra kurde, jak młodaki, ale młodaki! Tak to wygląda właśnie na tej wysokości. Pewne części mózgu, płaty dosłownie czołowe, odklejają się od głównej. Kolejny odleciał. No ale nic. To już przedostatni. Tutaj się pichci lekarstwo, które powinno pomóc na jakąś chwilę. Coraz bliżej. Wyszło słoneczko. Jest sympatycznie. Ile było rano, Marek, stopni twoim zdaniem? Minus 20. No, minus 20. Nie, więcej. Jaki masz ochotę? Obojętne. A tutaj cała droga. Ja sobie zjem ten w wysokości 4500. Moi mili, czasami tak to jest, że trzeba podjąć decyzję trudną, ale ta akurat nie była taka trudna, szczerze mówiąc. Chciałem wam pokazać, jaka tu fajna szczelina jest. Tam głęboka, głęboka. Po pierwsze, fajnie było tu powalczyć, wyjechać te góry, fajnie było to zorganizować ten wyjazd i tak dalej. Realne szanse na to, że wyjdziemy, były od początku bardzo małe. Ale i tak zobaczyliśmy. Doszliśmy tu na 500. No i generalnie to. Troszkę podmarzliśmy. Wracamy do domu. Ja muszę odebrać poród. Moja żona rodzi za 3 tygodnie. Marek musi wrócić do roboty, bo inaczej by go wyrzucili. Do widzenia, góry. Jeszcze trochę się tu pobłąkamy, ale idziemy w dół. Ale trochę przesadziłem z obiadem dzisiaj. Dwa obiady i twój torcik. Podejrzewam, że ten kompocik może ciekawie zakończyć ten wieczór. Ale najpierw rozpocznę rozpłaszczanie. Zilustruję państwu, ile mam warstw. Raz, puch. Dwa, puch. 3, polar. 4, moje spodnie Arcteryxa. 5, koszulka Małoszowskiego. 6, koszulka zielona z siłowni. 7, koszulka z Celewy z Logana. Siedmiowarstwowy potwór. Coś nieprawdopodobnego. Plus 13 warstw majtek. No dobra. Uważajcie na niego, tu jest w każdym razie informacja dla wszystkich, którzy kiedykolwiek spotkają go na swojej drodze. Pamiętajcie, ostrzegam was, to jest potwór
zwany też siedmiowarstwową lochą. Wysław z Nangi Parbat. Witajcie w mojej bajce. Ktoś zagra na fujarce. I chyba nawet wiem, kim będzie osoba ta. Ej! Wypadło dziś na ciebie, mój drogi ty kolego. Próbuję zrobić się. Więc skakuj do namiotu i będzie po kłopocie. No baza dosyć pusta o tej porze roku. Ale nie zupełnie. Jedna wyprawa, druga wyprawa, trzecia wyprawa, jakiś pan solo. O, tutaj z kolei dwóch kolesi. Tam nikogo. Pusto, pusto, pusto. Czyżby to wszyscy? Nie, jeszcze jest jeden pan. Co za obfitość w tym roku. Z taką siłą na pewno coś się uda zrobić. Herbata.